Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy, pana Pawła Szefernakera. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania i przekazania bieżących informacji dotyczących właśnie działań na temat pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, wszelkiego rodzaju działań dotyczących właśnie uchodźców wojennych z Ukrainy. Szanowni Państwo, w tej chwili na granicy sytuacja jest dużo bardziej stabilna niż w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę. Dziś widzimy ruch mniej więcej między 20 a 30 tysięcy osób wjeżdżających codziennie z Ukrainy do Polski. Przypomnę, że na początku konfliktu to było około 140 tysięcy osób w tych dniach, gdzie najwięcej uchodźców wojennych z Ukrainy docierało do Polski. W tej chwili, w dniu dzisiejszym to było w czasie ostatniej doby 22 tysiące podróżnych. Tak jak mówię, jest to mniej więcej między 20 a 30 tysięcy osób dziennie wjeżdżającej do Polski. Od początku agresji Rosji na Ukrainę, od 24 lutego, wjechało z Ukrainy do Polski 2 885 tysięcy osób. Szanowni Państwo, na mocy przepisów, które żeśmy uchwalili na początku właśnie tej sytuacji, od kiedy mamy do czynienia z masowym napływem uchodźców, na mocy tych przepisów rozpoczęła się rejestracja PESEL dla tych osób, które planują na dłużej zostać w Polsce. Do dziś zarejestrowało się 970 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy w bazie PESEL. Znacząca część to kobiety z dziećmi, bo to 95% to są kobiety z dziećmi. To pokazuje też, jak wyjątkowa jest ta migracja w tej chwili uchodźców wojennych z Ukrainy. 467 tysięcy to są osoby dorosłe. Reszta to są dzieci, więc widać, że mniej więcej to wygląda tak 50 na 50%, jeżeli chodzi o dzieci i osoby dorosłe. Szanowni Państwo, dziś chciałbym przede wszystkim Państwa poinformować o takich bieżących działaniach związanych z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. W najbliższych dniach mija termin 60 dni dla tych osób, które jako pierwsze dotarły do Polski, a jest to termin, w którym polskie rodziny mają zwrot środków za opiekę nad uchodźcami wojennymi. Przy procedowaniu tej ustawy musieliśmy na samym początku przyjąć jakiś termin, który pozwoli nam, abyśmy mogli właśnie dziś spojrzeć i podsumować pewne działania dotychczasowe. Dotychczas w większości te działania, które były podejmowane przez organizacje pozarządowe, poprzez samorządy, poprzez rząd, to były kwestie związane z organizacją miejsc recepcyjnych, miejsc zbiorowego zakwaterowania, organizacją takiej podstawowej pomocy humanitarnej dla osób z Ukrainy. W tej chwili, jak ten ruch już się ustabilizował, jak w ostatnich dniach także nie ma znaczącego napływu kolejnej fali uchodźców, możemy podejmować decyzje, także podsumowując, jak to do tej pory wygląda. My zakładaliśmy, że ustanawiając ustawę, że około 1 000 000 osób to będzie taka grupa uchodźców, która zamieszka u osób, u rodzin, u polskich rodzin i że na taką kwotę będziemy mogli w ramach tej ustawy zwracać środki za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. W związku z tym, Szanowni Państwo, że
przygotowaliśmy szacunki na podstawie danych samorządów i od wojewodów. Możemy dziś powiedzieć, że z tej pomocy 40-złotowej dla polskich rodzin szacujemy, że skorzysta około 600 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Czyli ta pomoc będzie dotyczyła pomocy dla około 600 tysięcy uchodźców z Ukrainy. W związku z tym, Szanowni Państwo, że potrzebne są konkretne decyzje dotyczące dalszych działań obecności i funkcjonowania tych osób w Polsce. Rząd przedstawi propozycję przedłużenia tego czasu o kolejne 60 dni. To znaczy, to jest sprawa nowelizacji ustawy pomocowej. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie parlamentu i my chcemy już dziś powiedzieć, że te wszystkie osoby, które zastanawiają się, co dalej, będą miały możliwość przedłużenia o 60 dni pobytu w polskich rodzinach bądź w miejscach właśnie zakwaterowania zbiorowego, bo w wielu miejscach takie osoby również mieszkają. Ten czas 60 dni to jest czas, w którym jesteśmy przekonani, że powinna nastąpić adaptacja tych osób, które do tej pory jeszcze nie usamodzielniły się w Polsce. Skoro podaję liczbę 600 tysięcy uchodźców, którzy korzystają z tej możliwości, aby polskie rodziny otrzymały zwrot środków za pomoc uchodźcom, to nam pokazuje skalę, że zdecydowana większość uchodźców, która dotarła do Polski, to są osoby, które się usamodzielniły. To są osoby, które bądź mieszkają z rodzinami, które do tej pory, z ukraińskimi rodzinami, które do tej pory mieszkały w Polsce, albo mieszkają u znajomych, albo po prostu z dnia na dzień wynajęły mieszkanie, podjęły pracę i rozpoczęły w miarę bezpieczne i normalne życie, jeżeli można powiedzieć, że ktoś z dnia na dzień rozpoczął normalne życie, uciekając przed wojną, rozpoczęły życie w Polsce. Dziś chcemy jasno stwierdzić, że te kolejne 60 dni to jest czas, którego nie planujemy przedłużać. Planujemy go przedłużać tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jakie to są wyjątkowe sytuacje? No jeżeli przyjechały osoby starsze, które nie mają możliwości usamodzielnienia się, to wiadomo, że dla tych osób ta pomoc polska będzie dalej potrzebna. Jeżeli to jest przykładowo kobieta w ciąży, która przyjechała z dziećmi, no nie ma możliwości usamodzielnienia się. Takie szczególne przypadki będziemy oczywiście przedłużać, ale co do zasady rząd chce przedłużyć o 60 dni i dać ten czas na adaptację. Co to znaczy czas na adaptację? To znaczy, Szanowni Państwo, chcemy wypracować do 25 czerwca we współpracy z przedsiębiorcami, we współpracy z samorządami te wszystkie mechanizmy, które są potrzebne, aby uchodźcy z Ukrainy mogli się tutaj usamodzielnić, mogli się zaadoptować, mogli podjąć pracę, mogli normalnie funkcjonować. I przede wszystkim tutaj podejmujemy działania związane z przygotowaniem miejsc, w których dzieci z Ukrainy będą mogły spokojnie przebywać, czy to mówimy o jakichś klubikach dziecięcych, o przedszkolach, o żłobkach, w końcu o szkołach, tak żeby szkoła była przygotowana na 1 września już na normalne funkcjonowanie, w normalnym trybie, także z dziećmi z Ukrainy, a jednocześnie, żeby rodzice tych dzieci, no, przede wszystkim mamy, które tutaj dotarły z tym dziećmi, mogły podjąć normalną pracę, aby mogły zacząć funkcjonować. Tak więc dajemy te 60 dni państwu, samorządom, przedsiębiorcom na adaptację Ukraińców, uchodźców wojennych z Ukrainy i w ciągu najbliższych 60 dni podejmiemy działania, aby wesprzeć przedsiębiorców, wesprzeć samorządy także w przygotowaniu tych najważniejszych spraw związanych z adaptacją uchodźców. Dziś spotkaliśmy się przed południem z organizacjami pozarządowymi. Teraz wprowadzamy taki tryb, że te organizacje, które w miarę w Polsce funkcjonują, znaczy nie tylko regularnie, ale także
ogólnopolsko funkcjonują. Spotykamy się raz na dwa tygodnie, żeby omówić największe, najważniejsze problemy w ich funkcjonowaniu. Dziś minister Przemysław Czarnek, pani minister Marlena Maląg, pan minister Waldemar Kraska, pan premier Piotr Gliński odpowiadali na pytania najważniejsze z zakresu swoich obowiązków, bo takie problemy wykazują organizacje pozarządowe. Chcemy, aby ta praca nasza z organizacjami pozarządowymi była bardzo usystematyzowana, do tego dążymy. Także jeżeli chodzi o kwestie związane z edukacją, chcemy te sprawy wszystkie usystematyzować. Choćby dziś, za chwilę spotkanie ze stroną samorządową u pana ministra Czarnka, w którym również będę brał udział, tak aby rozmawiać o problemach, które dziś musimy rozwiązać, tak żeby Polacy, polskie dzieci nie odczuły problemów wynikających ze wzrostu liczby uczniów w szkołach, aby te warunki były jak najlepsze i tak, żeby także ukraińskie dzieci, które chcą od 1 września normalnie funkcjonować w Polsce, aby tą naukę mogły podjąć. Także najważniejsze te filary na najbliższe tygodnie i miesiące to edukacja i praca. O szczegółach dotyczących kolejnych rozwiązań będziemy Państwa na bieżąco informować. To tak tytułem tych kwestii, które chciałem Państwu przedstawić. Bardzo proszę o pytania w temacie konferencji. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o zachowanie zasady, jedno pytanie na redakcję i tak jak pan minister wspomniał, o pytania dotyczące dzisiejszego tematu konferencji prasowej. Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsat News. Ja o tę współpracę z samorządami chciałbym zapytać, ponieważ dziś na swojej konferencji prezydent Warszawy mówił między innymi o tym, że stolica jest no tak właściwie już na granicy wydolności, jeżeli chodzi o wsparcie naszych ukraińskich sąsiadów, więc jak zatem rząd zamierza wspierać samorządy w tym pomaganiu uchodźcom i czy przygotowujecie się Państwo na ewentualną kolejną dużą falę uchodźców? Po pierwsze, jeżeli chodzi o przygotowania do kolejnej fali uchodźców, my musimy być na to przygotowani. Jako państwo pomagamy również Ukrainie tam na miejscu, tak żeby te osoby, które chcą pozostać na zachodniej Ukrainie, które migrują w ramach Ukrainy, żeby tam miały jak najlepsze warunki. Pan premier Mateusz Morawiecki był parę dni temu we Lwowie, tam również pomagamy, jeżeli chodzi o kwestię związaną nie tylko z pomocą humanitarną, ale także z budowaniem tych miasteczek kontenerowych, gdzie uchodźcy mogą w części zachodniej Ukrainy przeczekać czas agresji Rosji na teren, z którego pochodzą. To jest po pierwsze. Po drugie, my musimy być przygotowani także na ewentualną kolejną falę uchodźców i oczywiście liczymy na to, że ze względu na bezpieczeństwo Ukrainy nie dojdzie do tego, ale musimy być na to gotowi. Rozważamy różne scenariusze, łącznie z takimi, aby docelowo, w razie potrzeby, wszelkiego rodzaju obiekty, które można do tego wykorzystać, sale sportowe, różnego rodzaju areny, sale wystawiennicze, targowe, zaadaptować po prostu na miejsca noclegowe. W związku z tym podejmujemy konkretne zakupy, jeżeli chodzi o łóżka, a jednocześnie i cały asortyment, który jest do tego potrzebny, a jednocześnie przygotowujemy się na to także od strony prawnej. Ostatnie zmiany w prawie spowodowały, żeby łatwiej można było odbierać tego typu budynki i przekształcać je na miejsca do zbiorowego zakwaterowania. Jeżeli chodzi o kwestie współpracy z samorządami, panie redaktorze, my przede wszystkim przyjęliśmy od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę taką zasadę, że staramy się, o ile jest to możliwe, we wszystkich sytuacjach rozwiązywać problemy, które się pojawiają. Tych problemów będzie oczywiście zawsze bardzo dużo, a w związku z tym, że mamy 2,5 tysiące samorządów w Polsce, to zapewne od czasu do czasu pojawią się jedne problemy w jednym miejscu, drugie w drugim miejscu. Ja od początku staram się być w permanentnym kontakcie z władzami największych miast. Robimy spotkania w różnych formułach z prezydentami największych miast w Polsce. Dziś
chociażby w trakcie tego spotkania popołudniowego u pana ministra Czarnka także będzie w tym spotkaniu uczestniczył przedstawiciel władz Warszawy, tak żeby rozmawiać o problemach związanych z edukacją, bo to jest największy problem dzisiaj w Warszawie. Znaczy, za chwilę będziemy mieli sytuację, w której już po prostu nie będzie możliwości kolejnych przyjmowania kolejnych dzieci do szkół i do przedszkoli, do żłobków w Warszawie i deklaruję tutaj chęć współpracy i wyjaśnienia wielu tych problemów. Te miejsca, te problemy, które są w dużych miastach, one no, są charakterystyczne dla dużych miast, w mniejszych miejscowościach są inne problemy. Chciałbym, aby przez te najbliższe 60 dni wiele z tych kwestii zostało rozwiązanych także w sposób systemowy i liczę tutaj na dobrą współpracę z samorządem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Następna redakcja. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Z tej strony pan minister mówił o tym, jakie działania mogą być podejmowane w przyszłości, jeżeli kolejna fala nastąpi. Natomiast są to działania, które pan opisuje w ramach Polski, w ramach kraju. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi o tym, że nie jesteśmy przygotowani na kolejną falę, jeżeli ona nastąpi. Powinniśmy skorzystać z systemu dobrowolnej relokacji w ramach Unii Europejskiej. Jak pan zapatruje się na ten pomysł? Znaczy, ja nie wiem, na podstawie czego pan prezydent mówi, czy jako kraj jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy. Ja mówię na podstawie tych działań, które podejmujemy w skali kraju, ale oczywiście wiem, że najwięcej osób trafiło w ostatnim czasie do największych miast, w tym do Warszawy. I to jest duży problem dużych miast. Wiem również o problemach związanych z funkcjonowaniem właśnie uchodźców w Warszawie. My spotykamy się z naszymi partnerami międzynarodowymi. Ja praktycznie codziennie lub co drugi dzień mam jakieś spotkania z naszymi partnerami międzynarodowymi, gdzie rozmawiamy o tym, aby właśnie te państwa Unii Europejskiej również przygotowały pewnego rodzaju ofertę dla uchodźców. I bez tej oferty uchodźcy tam nie trafią, bo na czym miałaby polegać dobrowolna relokacja, jak nie na tym, że ci uchodźcy muszą podjąć dobrowolnie decyzję, że chcą do jednego czy do drugiego państwa jechać. I teraz dopóki jedno czy drugie państwo lub cała Unia Europejska nie przedstawi konkretnych propozycji związanych z tym, z legalnością pobytu tych osób i z konkretnymi propozycjami, takie jak są w Polsce, to jest obawa tych osób, bo ja także rozmawiam z osobami w miejscach, w których przebywają uchodźcy, w dużych miastach czy też w innych miejscach, gdzie bywam. Rozmawiam, znaczy uchodźcy przede wszystkim potrzebują mieć pewność, że tam, gdzie trafią, to będą mogli w miarę normalnie funkcjonować, że będzie praca, że będzie możliwość edukacji, że będą mogli z dnia na dzień normalnie funkcjonować. Znaczy to jest taka fala uchodźców, osób, które chcą normalnie żyć. To nie są osoby, które chcą żyć w obozach dla uchodźców, więc część osób, które trafia w Europie, jadąc, szukając miejsca swojego w Europie, w innych państwach, gdzie są im oferowane właśnie możliwość pobytu w tego typu dużych miejscach zakwaterowania, takich obozach dla uchodźców, to one po prostu wracają do Polski. Są takie przypadki. W związku z tym ja zgadzam się z tym, że Unia Europejska i państwa Europy Zachodniej powinny przygotować taką ofertę, aby każdy uchodźca będący w Polsce miał możliwość wyboru, czy chce zostać u nas, czy chce pojechać za granicę. Taką ofertę przygotowała Wielka Brytania. W naszych punktach recepcyjnych są ulotki przekazane nam przez rząd brytyjski, jak legalnie trafić do Wielkiej Brytanii, jaka jest możliwość pobytu, ile ta możliwość pobytu przez jaki czas jest możliwa. Więc myślę, że tutaj się zgadzamy, że taka relokacja dobrowolna powinna być realizowana, ale na zasadzie pewnej oferty. No, dopóki nie będzie tej oferty z konkretnej w Polsce, z konkretnego innego państwa, to te osoby nie będą przekonane, żeby tam dobrowolnie trafić. Bardzo dziękuję. Następna redakcja. Dzień dobry, Radio Tok FM, Szymon Kępka. Panie ministrze, ja chciałbym zapytać, czy stawka gwarantowana na uchodźce dla zorganizowanych punktów będzie ujednolicona, czy nadal będą ją ustalać wojewodowie na podstawie własnych wyliczeń? Chciałbym też wiedzieć, skąd mamy dane dotyczące ilu uchodźców pozostało w Polsce, no bo spora część, tak jak pan powiedział, wyjeżdża na zachód, więc skąd wiemy, na ile osób projektować tę pomoc?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o osoby korzystające z tej pomocy 40-100 zł za dzień, to jest na podstawie danych, które otrzymaliśmy z samorządów, stworzyliśmy szacunki, ponieważ te osoby w dużej mierze będą składać dopiero w najbliższych dniach wnioski. Więc my zakładamy, że to będzie maksymalnie 600 tysięcy osób, które złożą te wnioski. Jeżeli chodzi ogólnie o szacunek liczby osób, które przebywają w Polsce, dopóki te osoby się wszystkie nie zarejestrują w bazie PESEL, to nie będziemy mieli dokładnej liczby, ale możemy również szacunkowo obliczyć na podstawie ruchu ukraińskich kart SIM w Polsce. To znaczy widzimy, ile tych kart przybywa, ile logowań ukraińskich numerów w Polsce przybywa, ile wyjeżdża, więc na podstawie przede wszystkim takich danych, które posiada rząd, szacujemy te liczby, o które pan pyta. Proszę jeszcze o odpowiedź dotyczącą tych stawek dla zorganizowanych punktów. Czy one będą ujednolicone, czy nadal wojewodowie, tak jak na przykład na Mazowszu, będą ustalać je według własnej opinii? Nie, to znaczy, żeby było jasne, wojewodowie ustalają w toku negocjacji z tymi podmiotami, które te miejsca udzielają. Chodzi nam o zorganizowane grupy, prawda? Czyli tak, i to no niestety nie da się tego ujednolicić, dlatego że te miejsca są różne. To znaczy na przykład w ośrodku, w którym, który jest ośrodkiem, w którym są normalne pokoje, są normalny standard, wiadomo, że trzeba za takie miejsce zapłacić trochę więcej niż na hali targowej, gdzie osoby leżą łóżko w łóżko, kilkaset osób na jednej sali. No przyzna pan, że jednak są różne warunki. My te stawki nie są bardzo zróżnicowane, ale jednak no, wynikają z tego, że są różne warunki i różne możliwości w danym miejscu noclegu. Tak jak powiedziałem, w większości w skali kraju one są ujednolicone, ale tak nie da się tego zapisać jednolicie dla wszystkich miejsc, ponieważ standard tych miejsc jest różny. Bardzo dziękuję. Kolejna redakcja. Dzień dobry, Magdalena Wodarczyk, TVP Info. Ja chciałam zapytać o to, jak wyglądają dane mówiące o powrotach uchodźców z Ukrainy do swojego kraju. Czy to jest znaczna część z nich decyduje się już na powrót? Dziękuję. Nie jest to znaczna liczba osób, które decydują się na powrót, ale rzeczywiście jednostkowe przypadki na polskiej granicy już się zdarzają. Także takich zorganizowanych busami czy autobusem powrotów. Tak jak powiedziałem, są to jednostkowe przypadki, bardziej kilkaset osób w ciągu doby niż jakaś duża grupa osób. To są przede wszystkim ci uchodźcy, którzy mieszkają, ich miejsce zamieszkania było do tej pory na zachodniej Ukrainie. I po jakimś czasie pobytu w Polsce te osoby orientują się, że ich miejscowość jest w miarę bezpieczna. Nie ma tam działań takich typowo wojennych. W związku z tym, tak jak powiedziałem, są takie przypadki, kiedy osoby wracają na Ukrainę, ale w dalszym ciągu są to bardziej jednostkowe przypadki niż już takie konkretne liczby, które dawałyby nam, powiedzmy sobie, jakieś nowe, otwierałyby nowy etap, jeżeli chodzi o wyjazd czy przyjazd Ukraińców do Polski. Nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.